kurde, cały dzień pada i pada. Myślałem, że w lesie liściaste drzewa zatrzymają deszcz trochę, ale same ci drzewa liściaste na pół łyse. Otóż, czy istnieje Polska, nacja, czy to tylko ogólnik na mapie europejskiej? Właśnie, że przez nacjonalne tradycje, przez mowę jedną w państwie, ona to istnieje. Ale kiedy mówić o bardziej ściślej, jako nacja, jedni powiedzą, że oni nie nacja, a oni w ogóle nie mają takiego pojęcia w języku polskim, a tylko naród. No naród to takie, wiecie, naród poszedł w pole. A co to za naród? Co w tym narodzie za nacje? Jednemu Bogu wiadomo. Właśnie, że zasady chrześcijaństwa, katolicyzmu to też buduje nację, ale ostatnie czasy ci, którzy chcą nazywać się nacją, oni włamywali się do niedawnych czasów, do kościoła. No teraz już nie, ale takie wyobrazić tylko obrazek, że jako przywódca frakcji Paweł Kukiz wchodzi do kościoła z tymi falangowskimi lub ojnerowskimi lub jeszcze jakimiś pogańskimi sztandarami i flagami i z takim mauzerem w skórzanej czarnej kurtce w płaszczu podchodzi, a tam jakieś modlą się. I co? Kto jesteście wy? Za kogo modlicie się? My jesteśmy nie tutejsi, my jesteśmy tam Ukraińcy, zaszli do kościoła pomodlić się za nasze wspólne losy i polskie obywateli, i Ukrainy, żeby oni byli wspólnie razem tego, jak... teraz bandery tutaj zebrali się, będziecie modlili się teraz pod nasze sztandary ojnerowskie lub falangowskie. Na kolana z mauzerkiem, wszyscy tak. To taki przykład narodowców. To właśnie już nie można liczyć, że to nacja polska. To dzikusy, mombojumbowcy, to nie wypada tak. Właśnie, że zły języki mogą zapytać, a co tobie ukropku w ogóle wypada? Kurde. Także w ogóle nacja polska to, co powiązana z chrześcijańskim rozwojem państwa. I tradycji, i reszta. Ale przecież i sam marszałek Piłsudski nie był Polakiem, a Litwinem. Ale on podniósł z kolan tą Polskę i nację, i naród. I Polska stała taką Polską, która i powinna być przynajmniej i teraz, i w tamte lata. Tylko reszta tego wszystkiego nie rozumie, bo Związek Postradziecki, panszczyzna, to jeszcze w głowach, w genach siedzi. I teraz ten polski naród w ogóle nie odpowiada nazwy nacji polskiej, bo ona na tyle podzielona smrodem, że to po prostu horror. Wy popatrzcie, co wyrabiają to lewactwo, których kształcom szykują w Europie. To samo, co wyrabiały pseudonarodowcy, kiedy ich szykowali putynowcy. Żeby oni tą nację, żeby oni tą Polskę rozdeptali, roznieśli na kawałki. Żeby ta nacja nie była, naród polski, w ogóle Polska, Polacy nie była spójnością, nie była jednostką spójnościową na mapie Europy, która może działać w niektórych czasach, okresach czasu, nawet zasadnie totalitarnie, biorąc wszystkie brazdy prawlenia, wszystkie rządowe naciski i przyciski w swoje ręce i spójnościowo jako cud nad Wisłą deptać wroga, ale teraz ten wróg to ekonomika. Nie ma ekonomiki, nie ma państwa polskiego. Rozpadnie się, rozniosą go na kawałki, przyjdą rządy, które targowicznie sprzedadzą go. No krótko mówiąc, kiedy Andrzej Duda chwali Polaków i mówi, że to nasz naród, on powtórza to jako mantrę, to nasz naród, to nasi Polacy, oni powinni być, oni muszą, oni chcą, oni może czegoś nie rozumią, ale oni będą tacy. Ja patrzę, serce rozrywa się. I kiedy patrzę, że Kornel Morawiecki, o to tak, tak nie można Polaków naszych
krzywdzić, na nich gadać, czy oni coś jakieś nie tacy, oni co, nasi Polacy. No tak, a co robią z tymi przestępcami, kiedy oni coś robią złego? Co robią z dzieckiem, kiedy to dziecko coś pierdolnięte zaczyna się być? Jego wysyłają lub do domu wariatów i do szkoły przywychowawczej. My wiemy, co w tych szkołach się dzieje. Bandytyzm, reszta. Nie ma Syberii, jak i w Ukrainie, Polsce, żeby wysłać tą bydło, masę, która przeszkadza żyć normalnym Polakom i budować swoje państwo mocne w sąsiedztwie koleżeńskim, chrześcijańskim, zresztą swoich takich samych państw, jak Bóg i zapowiedział. Nie, te lewacy, co oni wyrabiają, te stare babci, ja pierdzielę, żaden dziecko, żadne normalne dziecko takiego w serce nie będzie miał, co mają te babci z tymi, kurde, dziadami paskudnymi, politykami. Temat. No właśnie, katastrofy z Smoleńska. Ale co nam powiedzieć? No, jaki są temat? Nie słyszę. Pan omija ten temat i boczny, takie, wie pan. Proszę pani, dlatego, że ja nie wiem, co się stało w Smoleńsku. Strzela pan do górników, czy? Nie wiem, a pani wie? Ja też nie wiem. No to widzi pani, ale to co? Ale zadaliśmy panu pytanie jako fachowcowi. Nie, ja nie jestem fachowcem od katastrofy. Analizy, proszę pana. Zakładając, że ludzie zachowują się racjonalnie, to uważam, ale mówię przy tym założeniu, że ludzie zachowują się racjonalnie, to uważam, że 10 kwietnia 2010 roku Rosjanie nie mieli ważnego powodu, żeby na swoim terenie w sposób ściągający na nich podejrzenia zabijać prezydenta Kaczyńskiego. Tym bardziej, że jeżeli prawdą jest to, co mówi kolega Macierewicz, że tam bomba wybuchła, czy nawet dwie, no to ktoś tę bombę musiał włożyć, a gdzie? No w Warszawie chyba włożył, no ale przecież nie w powietrzu. O, no to widzę, że pani więcej wie, niż chce mi powiedzieć. To przecież tak to, co byśmy robili co miesiąc, a tak to miesięcznice są, tam tego, tam się nadymamy. Otóż Polacy, dalej można nie starać się, namagać się tak tyle licytować to, co robią te lewackie gówna nasionko wspólnie z, kiedyś z pseudonarodowcami, antyfa i faszyści, a teraz już samo lewactwo, bo pseudonarodowcom powiedziano nie wtrącać się, bo można zrobić, narobić jeszcze gorszego, bo tam ludzie niezdrowi i mogą wrzucać jako na męczeństwo, pseudomęczeństwo, swoich chorych świrów. A potem w Europie nakręcać sankcje przeciw Polsce. Lub tutaj sprowadzać tych emigrantów zamiast uchodźców. Trzeba było parę tysięcy takie sprowadzić tych uchodźców, normalnych, z rodzinami. Żeby to lewactwo nie krzyczało, że 20 biednych dzieci nie wzięła Polska. Jaka ta Polska okrutna i bezczelna. Też pomyłki za pomyłkami, żeby polskie państwo nie upilnowało jakieś parę tysięcy normalnych Syryjczyków, chrześcijan, to niemożliwe. Ale przez tą pseudonarodowską, mumbajumbowską pogardę, które krzyczą, że oni nacjonaliści, oni jakieś tam prawie nacyści, super białasy. Tak stale, kiedy Żydzi zostawili Polskę, odjechali do Izraelu, do ziemi obiecanej, budować tam swoje państwo, ileś tam milionów, czy ileś tam tysięcy odjechało. I po II wojnie światowej Polska też stała państwem bardziej monoetnicznym. Ale to w ogóle nie powód, żeby teraz znęcać się nad tą monoetnicznością. Ale narracja taka, to muszę mówić jeszcze tam do wieczora, że PiS nie powinien bać się nie lewactwa, nie szmoractwa, tylko bardziej zasadnie, moralnie, z uzasadniczeniem moralnym
naciskać na to wszystko post-tuskowskie, post-komochowskie, post-radzieckie, byle jakie, post-buržujskie, to post-pomylkowo drugie Rzeczypospolitowskie, post-trzecie Rzeczypospolitowskie, naciskać i nie bać się i zostawić nareszcie w pokoju upowców i banderowców, jak co chcecie. Trzeba badać to na poziomie profesorów, nie na poziomie polityków, politykanów, nie na poziomie to, co zły nastrój Paweł Kukiz lub ten świerionek, komentator w parlamencie polskim od pseudonarodowców, coś tam komentuje o tych wybuchach w Ukrainie, żeby oni też zostawili w pokoju tych, którzy walczą na froncie z czerwono-czarnym praporem, flagiem. Bo dokładnie to samo robią teraz prokomunistyczne, lewackie, prosocjalistyczne ugrupowania w Polsce, a Europa to robi, żeby powstrzymać ruch narodowy, nacjonalistyczny w tych krajach. Europa wpuszcza takie zaszmurki dla tych ruchów przez naciski pieniężne, przez jakieś sankcje, jak Macron mówił, i przez takich lewaków, których tam zostawiło jeszcze z czasów NRD, Niemców demokratycznych, Kreml. I teraz oni nie boją się i robią, powtarzają to samo, co robili pseudonarodowcy, latania w maskotkach, gnębienie wszystkich, wyzywania, obrzucania obelgami, reszta normalnych ludzi, patriotycznych Polaków już w wieku, którzy przyszli na demonstrację, na miesiącznicę smoleńską. I oni nie boją się, bo wiedzą, że dla nich to i trzeba, żeby zrobić burdę. Dlatego ja mówię, żeby państwo polskie nie osłabiało się w tchórzostwie i żeby państwo sobie wyobrażało czasami i porównywało sytuację międzynarodową i wewnątrz państwa polskiego. Przecież tyle wiele polskich bohaterów złożyło swoją głowę w walce za wolność dla tego kraju, który, jak pan Zbigniew Ziobro mówi, że wolność to nie lewacka burda, która cofa cyrk to państwa w bagno podłoższe. To nawet nie totalitaryzm, to krócej. Manifestowaniem wolności, bo my Polacy przecież walczyliśmy o wolność wielokrotnie. Jesteśmy zdeterminowani. Nie będziemy się patrzeć, kogo rzecz dotyczy. Musimy zrobić ten porządek i pokazać, że ta skorumpowana część elity prawniczej, zepsuta do szpiku kości, zdemoralizowana, która na przestępstwie i krzywdzie ludzi robiła gigantyczne pieniądze i miliony, musi ponieść odpowiedzialność i karę po to, żeby takie rzeczy w przyszłości też nie mogły zdarzać. Jak mówił minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, rządzie Platformy Obywatelskiej, był państwem teoretycznym, państwem, które praktycznie nie działało. My chcemy państwa, które praktycznie działa. I dlatego nowy podmiot, jakim jest Komisja Weryfikacji. Zamiast tego, żeby jak pająk trzymać swoją pajęszczyznę, być państwem w miarę totalitarnym, w sensie pozytywnym, żeby być graczem na arenie międzynarodowej. Ale sama Polska nie może być jak ten pomieszczyk, który wszystkich bije, nie może być graczem tylko wspólnie z takimi krajami jak Gruzja, Ukraina, Litwa, Łotwa, częściowo nawet Białoruś. Tylko częściowo. Nawet te siły, które w Rosji są pozytywne. Żeby być jakimś graczem na tej arenie międzynarodowej, trzeba na niej grać, a nie siedzieć w bagnie swoich pomyłek, w bagnie swojego idiotyzmu. W takiej sytuacji, w której Putin teraz Europie mówi, że słuchajcie, no ile to jeszcze przetrwa. Zastanówcie się, Europa. Europa mówi, tak, my wyciągnęli te państwa, te niskie, tam polskie, Ukrainy, tam prybałtyckie, żeby oni teraz co? Żeby oni były bogatsze od nas,
żeby oni były mocniejsze od nas, bo oni tam terytorialne, bo tam resursy, tam robocze, tam różne, tam technologiczne to szajse, filozoficzne to szwajne, jeszcze jak się. Ale coś u nich są, jest takie, czym oni mogą stać jakimś graczem na arenie międzynarodowej. I jaki sens wtedy? My będziemy ciągnęli ich, żeby oni teraz nas opuścili i stali sami nad nami. A tymczasem Putin mówi tak, że no zastanówcie się państwo, ten, te Niemcy, Francja, przeważnie, kto wam potrzebny? Ja ze swoim gazem, z którym wy możecie kontrolować ci marionetkowe państwa, jako tam różne, malutkie. Lub te państwa nabiorą sobie obrotów przez Chiny, przez Silk Way, przez Turcję, przez tym samym, ale Polska nie chce mieć nic z Arabami do czynienia, bo ona nie umie, nie potrafi, bo biegają, latają pseudonarodowcy, nie dozwalają Polsce z Emiratami jakiś handel robić, bo Polska obraziła, ona nie przyjmuje. No nie przyjmuje uchodźców, które były wdzięczne jej po grob życia. Oni by nie latali, nie podrywali coś tam w traktach, w zamachach, a wspólnie robili też wielką pomoc informacyjną, analityczną, wywiadowczą, co gdzie nie tak leży na Bliskim Wschodzie. Ale Polska jeszcze swoje mózgi nie ciągnie. Ten dźwig tych analitycznych rzeczy, który ciągnie USA już wielki okres czasu. Dlatego i Europa mówi, no tak, będziemy my jakieś siły szykowali, wzmacniali, żeby w Polsce na przykład, nie tylko tam w Polsce, gdzieś jeszcze, ta Polska nie była mocnym, potężnym mocarstwem, a była cały czas w bzdurstwie, w idiotyzmie, w zacofanym samogrzebieniu gówna, samomiatacze gówna. I nikt nie byłby w tym winien, bo żadnych najeźdźców nie ma. A ona, Polska, gówna miata sama u siebie. A kto jej winien? My proponowali tam jakieś projekty, tam, a oni gówno miatają, bo u nich tam owsiaki, jakaś tam lewacka, paskudzka opozycja niby to. Lub pseudonarodowcy, którzy nie chcą z Ukrainą lub z upowcami mieć coś do czynienia. A upowcy, oni przedstawiają ideę. Nie będzie idei upowskiej, nie będzie jak takiej proukraińskiej Ukrainy. Może przez jakiś czas będzie, teraz już będzie no, nowa idea powiązana z wojną. Ale ona są częścią jak Armii Krajowej Polska, tak i ukraińskiej powstańczej armii. A to, co rzeź, to, co były straszne rzeczy, to trzeba badać oddzielnie, żeby to nie przeszkadzało teraźniejszym układom Ukraina-Polska, jeszcze Łotwa-Litwa, bo te układy bazują się, gruntują się na militarnych współpracach wspólnych, na zaufanie tych partnerów. A kiedy tam latają ci dzikusy? Dlatego i mówię Zbigniew Ziobro, żeby czyścić tą mafię, czyścić to gówno, nie tylko lewackie, wszelkie gówno, byle jakich politycznych opcji, rodzajów, żeby go nie było w Polsce. Wtedy tylko to państwo nieszczęsne, jak i Ukraina, może stać choć jakimś tam mocarstwem, malutkim chociażby, mieć swoją pańszczyznę. Właśnie, że nie taką pańszczyznę, jak w 90-tych lub na początku 2000-tych filmy wszystkie obserwują, a tam zabójstwa, tam mafia pruszkowska, psy i Polacy
mafia, zabójcy, przyjdą. No właśnie, jakiemu sędziowi, jakiemu prawniku zechce on, żeby jego dziecko wykradali kidnapem lub jeszcze żonę terroryzowali, biznes odbierali, żadnemu. A to takie przyciski, żeby Polska cały czas była, będąc państwem niezależnym, była cały czas w rozbiorach, gównomiatactwie politycznym, skorumpowanym do śpika kości, jak powiedział pan Zbigniew Ziobro. I to słusznie, że Polska poszła tym szlakiem przycisku wszystkiego gównomiatacznego gówna w Polsce. Ale samy wielki względ, który trzeba uważać, to współpraca z Ukrainą, bo Ukraina ma i duszę, serce i ma chęć na razie za tyle wieków bronić siebie, swoje państwo, swój obszar terytorialny, nie obszar Przemyśla, nie, to polskie, swoje obszary ideowe, terytorialne, mocarskie, jak co chcecie, bo bez tego, bez odczucia jakiegoś tam, nie to co tam imperium, mocarstwo, ludzie będą taki oluchy, jak biedny cucyk, jak biedna zwierzątka. Ono zimne, chłodne, głodne. Poszło tam, jego przygarnął właściciel. On tam i pozostał się. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, wielka kultura, piękny. Polska, no to taki kraj, zacofany. Trzeba stąd uciekać. Żeby tego nie było, walczymy nadal.